Szalony porywacz jedzie 100 km na godzinę na zewnątrz samochodu. Uwaga, nie próbujcie tego w domu, ani na autostradzie. Ten niezbyt rozgarnięty mężczyzna został nagrany, gdy jechał 100 km na godzinę, trzymając się drzwi taksówki po tym, jak próbował ukraść kilka innych samochodów. Matthew McCorkle, który był pod wpływem narkotyków, próbował otworzyć drzwi kilku samochodów przed wskoczeniem na taksówkę. Taksówka pojechała na 5-minutową przejażdżkę z porywaczem przyklejonym do drzwi. W końcu, gdy taksówka zwolniła, mężczyzna zeskoczył z samochodu. Matthew kontynuował plan i porwał inny samochód, ale został aresztowany chwilę po tym, jak rozbił samochód nieco dalej. McCorkle został oskarżony o jazdę pod wpływem substancji odurzających, kradzież i kilka innych zarzutów. O dziwo, nikomu nic się nie stało.